Siemano, witam w kolejnym odcinku. Dziś pokażę wam moim zdaniem takie najlepsze inwestycje, które mam, które będę chciał dokupować po prostu. Też tak myślę, że w sumie ten tytuł może być trochę mylący, jako że takie moje najlepsze inwestycje, które ogólnie zrobiłem, ale może takie coś w przyszłości nagramy. Zostawcie like, jakbyście chcieli takie coś. No i też dla osób, które oglądają kanał, no to te rzeczy będą się powtarzać. Ale no to chyba dobrze, bo gdybym cały czas mówił, że o, to jest najlepsze, tamto jest najlepsze, się najlepsze to też jest taka rzecz, stosunek jakby to, jaki to może zrobić performance do aktualnej ceny i do bezpieczeństwa, bo to jest też ważne, bo to, te rzeczy nie zrobią jakiegoś niesamowitego 1000% w rok, tak nie będzie, ale też nie są tak ryzykowne i dlatego w sumie je lubię. Każdą z tych inwestycji mam, no a teraz jeszcze jak mamy te dość niskie ceny, to będę chciał dokupować. Zapraszam jeszcze na SkinsMonkey, strona do wymieniania, kupowania swoich skinów. Jest fajna, bo nie wliczają cen naklejek oraz floatów do wartości skina. Można sobie znaleźć coś fajnego do pogrania, a nawet na tym zarobić, jak się fajnie przysnajpi. Z kodem Rafikos do 5 dolarków przy pierwszej wymianie. Z kodem też Rafikos tutaj 35% więcej do ładowania. No i dobra, zaczynamy z pierwszym inwestem. On jest taki... No, skrzynki są ogólnie dość safe i mamy tą skrzynię rewolweru. No i to nie jest też nie wiadomo co zrobi te procenty jakieś ogromne. Natomiast jako taki holder i coś co powinno po prostu sobie stabilnie rosnąć, wydaje mi się naprawdę spoko. No, zwłaszcza przy cenach jak to można za 6,20 sobie nawet wyciągnąć, gdzie mamy w środku OG kosy, mamy karambiciki, wykończenia Case Hardened, Blue Gemma możemy tu dropnąć. Naprawdę jest mocno. No i cena jest no śmieszna w sumie, nie? Także to jest taka... Pierwsza rzecz to jest skrzyneczka, natomiast dalej już mamy kapsułki. I to będą trzy kolejne kapsułki. Także te rzeczy są, mówię, no dość w miarę pewne. Choć wszystko ma swoje zagrożenia, ale o zagrożeniach powiemy na końcu. Dalej mamy legendy. Tutaj w sumie głównie przez to, że te ceny no poniżej czwóraka sobie aktualnie spadły. Mamy w środku Cloud9, które jest naprawdę śliczne. Mamy Kopenhagi, mamy Furię. Furia też jest bardzo mocna. Face, który zawsze się dobrze lepi, nie? Wiadomo, no są jakieś takie na przykład nipy, które tego slota trochę zajmują, big. Natomiast mocna kapsułka. Dalej też Antwerpik, mamy kandydata. I tutaj outsidersów, których więcej nie zobaczymy. 9Z, które się nie dostało na Kopenhagę. Też po prostu mamy ładne te rzeczy, no bo Eternalki naprawdę śliczne są. Tutaj Team Spirit i tak dalej, Team Liquid w sumie też mi się podoba. No i cena też jest niziutka, bo mamy te 3 złote. I na końcu perełka, którą no trzymam, będę dokupował jeszcze, czyli Stockholm kandydat. Nie wiem, czy jest coś, w co wydaje mi się, że może bardziej zrobić dobry performance, jeśli wszystko to się dobrze styknie. Mamy tu po prostu fajne drużynki, Kopenhagi, Entropic, ładne, Tailu, mocne fanbase'y, Virtusy. Dużo z tych drużyn po prostu już nie zobaczymy, albo się nie dostały też na Kopenhagę, także naprawdę mocno. I cena też jest bardzo ciekawa, 18 zł, nie? Największym zagrożeniem i szansą dla tych inwestycji jest po prostu Kopenhaga. No bo jeśli przyjdzie ona bez tła, możliwie brzydkie będą to naklejki, to wszystko robi takiego w górę pika, że to jest hicik i jestem naprawdę o to spokojny. No i jest bardzo fajny profit. W drugą stronę, no to niestety, to może spaść. Tutaj na pewno ten Stockholm kandydat, wydaje mi się, że może to troszkę najmniej odczuć, tego już mamy nie tak dużo, także tutaj... To jest też bezpieczna pod tym względem, moim zdaniem, najbardziej opcja. Skrzynki to jest inna rzecz, no bo jak Kopenhaga przyjdzie, to wiadomo, promocja, kapsułki będą po około złotówkę, także ludzie będą trochę skłonni bardziej zamiast skrzynki to te kapsuły otwierać. Natomiast to też zależy, no bo jak będą brzydkie te naklejki, to wiadomo, że aż taki popyt nie będzie duży na te kapsułki. Więc te cztery rzeczy dzisiaj naprawdę na szybko. Napiszcie, co myślicie. Do następnego. Cześć.